Dzień dobry, Kreni Ferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Na śniadanie zjedliśmy mandarynki, a teraz szykujemy się do wyjścia. Wigilię spędzamy w dwóch domach rodzinnych, także szykujemy się na dzień pełen wrażeń. No i drodzy Państwo, wigilia numer jeden. Tutaj musimy się nieco kryć z prezentami, co będzie niezbyt łatwe, bo jak widać tamten oto jest nieco duży. Ale jesteśmy tylko pomocnikami Mikołaja, więc musimy tutaj wszystko dostarczyć. Nie ma lekko, w Wigilię grafik jest napięty, lecimy na Wigilię numer 2. Ależ ten Mikołaj nas zna dobrze. Takie prezenty cudowne dostaliśmy, że no nie mogę o tym nie wspomnieć. Soczek czarny bez, czekolada do gorąca. Czekolada na gorąco. Tutaj taki pojemnik kuchenny, chlebak, taki ceramiczny z drewnem na wierzchu. Wygląda cudnie, przecudnie. Skarpeteczki. Ja właśnie szukam pojemników do kuchni, do przechowywania. I też wjechała na kawkę, no nie poszukałam
kawka, tylko taki pojemnik na kawę. Też właśnie chciałam sobie przesypać do czegoś ładnego i to jest piękne. Mam książkę Remigiusza Mroza pod tytułem Prom. Mroza czytałam hashtag tylko i bardzo mi się podobał, także myślę, że to też będzie wciągające, bardzo fajne. I słuchajcie, są nowe skrzaty, tamte nieszczęsne, nieszczęśnicy zjedzeni prawdopodobnie przez mysz w pierwszym vlogmasie, chyba to mówiliśmy, to doczekali się już podmiany i są takie cudowne skrzaty, takie one są tu, takie mięsiste i jednocześnie pochłaniają wilgoć i są takimi fajnymi dekoracjami, a brody to mają cudne. Jest też przepiękny kubek, Rafał dostał taki elegancki, jednocześnie zimowy, świąteczny, minimalistyczny, naprawdę jest ekstra. Serce neonowe, myślę, że nam tutaj wnętrze ozdobi. Teraz może dużo jest akcentów świątecznych, ale tak właśnie by się pusto zrobiło, jakby zniknęły, więc za jakiś czas myślę, że w klimaty walentynkowo-sercownikowe pójdziemy chętnie. Tutaj strefa słodyczy, no oczywiście świątecznych, czekolady. Tutaj aż warstwami, tutaj też jest ciekawa rzecz, to jest chyba taki krem, widzę orzechy i to może być coś takiego snickersowego, takiego crunchy trochę, może być bardzo fajna sprawa. Przepiękne serwetki, takie ośnieżone choineczki, jak w górach taki widoczek, jak teraz byliśmy. To jest hit, ja po prostu muszę zobaczyć w te święta, w tym Rafała, poprosimy go o prezentację, słuchajcie. To są dekoracje do brody, jakieś bombeczki, dzwoneczki, no myślę, że to może być hit, naprawdę. Tutaj alkohole wjechały, tutaj trochę sylwestrowo, szampan, piwko na miodzie, bardzo dobre, bardzo je lubimy, takie gryczane, skórzany pasek, bardzo fajny, taki trochę szeroki, naprawdę spoko. Skrobaczki do szyb, także nasze autko też dostało prezencik swój, bo to były jego pierwsze święta, Rafał. Naszego reniferka. Ach, ja tutaj cały czas pokazuję jeden z prezentów. Bransoletka. Tę czerwoną dostałam już kilka lat temu od Natki, a tu próbuję wyostrzyć właśnie prezent od Mikołaja. Takie srebrne. Srebrne. Podoba mi się też taka delikatna w stylu takich celebrytek, minimalistyczna biżuteria. Bardzo mi się to podoba. Tutaj coś dla Rafała. Rękawice piękne. Takie też skórkowe i porządne i cieplutkie. I jeszcze, słuchajcie, suszarka. Jest suszarka. U nas po prostu suszarki giną śmiercią naturalną. Wykańczamy je jedną po drugiej, bo jednak teraz no, mamy oboje długie włosy, gęste, więc to suszenie trwa długo zwykle. No i często się odbywa, bo zawsze jak z basenu wracamy, to się dosuszamy. Więc nie mają u nas lekko, ale Remington ten jest podobno bardzo spoko, więc w tym roku nam będzie służył. Znaczy w tym roku, liczę, że w przyszłym roku. Miałam na myśli 2021, a nie końcówkę grudnia. Dostaliśmy też kołdry, takie puszyste, tak przyjemne, że Rafciu zaraz się uda na drzemkę, ale jeszcze zaprezentuję, bo akurat też komplet jeden pościelowy, także... pościelowy się... Tak się mówi? Komplet pościelowy. Pościelowy powłoczkowy. I tak nam się spodobał, że chyba po świętach pojedziemy po drugi, bo jest naprawdę bardzo fajny. Przepiękny, taki uczniczy, drzewny, elegancki. Też to zaraz zasnę, chociaż nie chcę jeszcze. I nie wiem, co miałam dodać, bo mózg w święta chyba pomaga innym narządom trawić i na tym się właśnie skupiam. Włączyliśmy Grincha, starszą wersję, może później sobie odpalimy tę kreskówkową, no i takie plany na później, filmy, grzane winko i relaksik. I fajnie, fajnie, wiem, co chciałam powiedzieć, że doceniamy bardzo mocno, że teraz w tym roku po raz pierwszy tak mamy, że mamy gdzie wrócić po świętach, bo zwykle przyjeżdżaliśmy do domów rodzinnych i tam właśnie spędzaliśmy całe święta, a później pędem wracaliśmy czy do Szczecina, czy Gdańska. No już w tamtym roku byliśmy tutaj w Ozorkowie, ale jednak teraz wracamy do siebie i to jest takie fajne, że mamy dwie wigilie, a jeszcze ten taki wieczór nasz jest też taki nasz wigilijny. To
czas oficjalnie rozpocząć nasz wigilijny wieczorek. Tak, mamy grzane winko. Mandarynki, wszystko jest. Ciacho. I oglądamy świąteczny film. Święty Mikołaj i ekipa, jego ekipa. Coś takiego. Ty jesteś. Zarobieni jesteśmy o popachy, jak widać. Yes! Zmieniamy ciągle lokalizację. Wigilia fest. Troszkę na dywanie posiadła, troszkę tutaj w nowej pościeli. Ja jem świąteczną sałatkę w pościeli, oglądamy Grincha. Ja przemiadam ciasto. Anonimowanego. Anonimowy Grinch. Czwarty film świąteczny dzisiaj. Tak? Jak? Maraton. Piąty, bo jeden oglądaliśmy jak? U swoich rodziców. Jak? Drugi. Grinch. To będzie jak? Jeden obejrzeliśmy cały. Ja jeden obejrzałem cały. No tak, tak leciały. Rozpakowaliśmy nasze kalendarze adwentowe. W tym roku mieliśmy kalendarz z pierniczkami. Od pierniczki z domowej fabryczki były standardowo czekoladki, tutaj były herbatki i tutaj były herbatki. I był też kalendarz z drapka, w którym ostatecznie wygraliśmy 25 zł. A że zapłaciliśmy za drapkę 25 zł, no to jest spoko. Melduję się z przyszłości, spoilerów nie będzie, ale przysnęliśmy przy Grinchu i obudziliśmy się tacy wypoczęci w tej nowej pościeli. Pod kołderkami spało się cudownie, przecudownie, zbyt wygodnie nam było po prostu podczas tego seansu. A chcieliśmy Wam jeszcze bardzo podziękować za wspólny vlogmas. Jeszcze co prawda nagrywamy w święta, po świętach jeszcze nam się szykuje taki szybki wyjazd, jeszcze w klimacie świątecznym pojedziemy gdzieś naszym reniferkiem. Ale chcieliśmy podsumować naszą instagramową akcję i bardzo podziękować za liczny udział, za to, że oznaczyliście nas podczas swoich przygotowań do świąt. I mamy nadzieję, że za rok znowu to powtórzymy, bo bardzo fajnie się przy tym bawimy i lubimy podglądać święta u Was, jak to wszystko wygląda i w ogóle my jesteśmy bardzo świąteczni i cieszymy się, że są święta. No i jeszcze świątecznie będzie, tak jak mówiłam, ale już chciałam Wam podziękować i oczywiście życzyć, no może już nie wesołych świąt, bo obejrzycie to po świętach, ale wszystkiego dobrego w nowym roku i wszystkiego serduszkowego, najpiękniejszego i dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.